Halo, halo, dzień dobry, to ponownie ja. Nieraz CIA robisz. Nie robię. To witamy w tier liście eventów z Dokana. Pomysł powstał z tego z powodu, że Hubienko co zrobił listę. I to nie jedno chyba? Chyba z trzy. Nie wiem, nie umiem liczyć do czterech, nieważne. Dzisiaj będą eventy. Wydaje mi się, że raczej te wszystkie ważniejsze uwzględniliśmy, jakieś questy, Dokkan Story, bla bla bla, strike eventy, nie braliśmy tego pod uwagę, więc... Jakby nie będziemy brać te wszystkie te Extreme Areny, bo nikogo nie obchodzą. Dokładnie. No to dobra, lecimy tutaj po kolei, jak są obrazki i jak można zobaczyć, tutaj niektóre się tak dziwnie przycięły, ale to już po prostu mój błąd, więc... Wina namiota, jakby co. Tak. Jestem profesjonalnym studentem. Jestem studentem Politechniki, to potrafię wszystko spieprzyć. No ale dobra. Pierwszy event, który będziemy oceniać, to jest... Pierdziele, to nie będę czytać tych wszystkich nazw, bo tylko język będzie mi się plątać. Event z Trunksem za masu, bla 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 bla. Event w skrócie powiązany z WWC po prostu. Dokładnie. Ciężki, trzeba było użyć specyficznych kart w niektórych sytuacjach i ogólnie wydaje mi się spoko urozmaicenie, ale nie dałbym tego jakoś super wysoko. Tak, jedyny problem. Prawie że dobrze by było. Pierwsze cztery inwenty są przyjemne do robienia w każdym momencie, więc nie tak, ma. Tak, w szczególności, że jeden ze stage ma tego nieśmiertelnego przeciwnika, więc można się bawić w stakowanie. Więc można sobie pobawić w testowanie i tak dalej, polecamy bardzo serdecznie. Moim zdaniem A. A. Następny event, na tą chwilę gówno. Ja się zastanawiam między C a D szczerze, bo to dwa eventy i to takie... C, bo ma potencjał, żeby był ciekawy, ale... No może, no ale wprowadzili dwa stage'e i tak lipnie. No dobra. Nie ma co się rozgadywać na temat tego eventu. Kolejny event, który nie wiadomo po co istnieje. To jest... UB! To jest aż UB? Tak. Bo to jest typowy event, że musi uderzyć dużo osób. To nigdy nie było dobre. Ale jakieś tam DS-y za to były! Tak, ale... No dobra, to nie D, bo to nie jest pokroju tego z WWC, bo na WWC to już było totalnie. To się dało się zrobić, ale... A to jak będziemy przy tym, to wtedy powiem. Dobra, kolejny event to taki... Goku event z androidem? Tak można to określić? Był ostatnio, przeszedłem, nic nie pamiętam z niego. Taki po prostu zrób questy do zapomnienia. Ja bym to praktycznie dał na D. Da. Red Zone Future Saga, to da. Już będzie mocne. Event ten jest... No, trudny ma być, ale... Ta trudność nie wynika z tego, że trzeba mieć jakąś dobre karty. On po prostu za masu tak mocno bije, że nie da się chyba na no item zrobić, tak mi się kojarzy. Nie, no item rana da się zrobić. Może tak, nie na nasze standardy, ale też nie mamy wszystkich kart. Ale to pokazuje po prostu, że redzone są tylko po to, żeby mieć tylko karty na 100% jedynie. Że redzone często pokazują, że bez kart na 100% nie ruszy się stąd. No, w sumie. Także event spoko, ale super wymagający. Ja bym dał na serdeczne A, ale wyżej od tego eventu. No tak, bo ten... O, w takiej kolejności. Dobra, teraz Red Ribbon. Eska bym powiedział. Eska. Wszystkie stage'y mi się podobają. Cell, długa walka. Nie, i... te pierwsze były takie, o. Cell to jest taki, na taki event, że wymagający, ale nie trudny. Cell to jest po prostu event na showcase'y. Tak, i Cell Max. I Cell Max, i w sumie Cell Max w przeciwieństwie do tego, co mówiliśmy wcześniej, do Future Sagi i Red Zone'a. Jest taka większa swoboda w wyborze kart. Takie mam wrażenie. No tak. Red Zone Heroesy. B. Też B. Lightowy event, taki dla zabawy, można potestować, jak te starsze karty się sprawują, bo tutaj tak, nie ma tak, musisz samonować po te wszystkie najnowsze. No możesz chce wziąć co chcesz i się bawisz. No pierwsze te stage, kiedy by chodziło, to było akurat trudno zrobić, ale teraz jak wyszedł Vegito, go... Nie, go... No po prostu jak wyszły nowe karty, bo wcześniej to jeszcze miałeś questa, żeby wszystkie te Dragon Ball Heroes, a tamte karty nie zawsze były jakieś dobre.
nie miały dużo ataku, powiedz, bo z defem to jeszcze pół biedy, ale z ataku miały bardzo mało. Okej, okay, Wicked Bloodline. Miałem to chyba dał. Takie... Ten event jest po prostu ciągnięty tylko przez Freezę i przez ostatni stage, czyli Metal Cooler Core. To jest jedynie. No, w sumie. Bo jednak z King Coldem stage to nudy. Cooler to śmiech na sali był. Takie. Dobra, na A, ale na koniec. Bo Coolerem było coś takiego, że on był za łatwy. No, w sumie. No bo ten stage miał problem z takim balansem tego, z... Że pierwszy event był trudny, później łatwy, łatwy, trudny i przyjemny. Taki optymalny, prawidłowy tak. Event. Następny to jest Movie Bosses i szczerze ja bym dał to na Eskę. Jak Eskę. Wychodził ten event, to świetnie się bawiłem i w sumie dałbym go wyżej niż Red Ribbon. Najlepszy Redzone w grze. Tak, dawał największą satysfakcję i no, tak, mimo tego, że brali w ostatniej fazie, no, ostatni stage eventu, a nie, że konkretnie tego stage'a, ale blokuje dodge'a, ale i tak można się pobawić. Tak. Daje satysfakcję. Omega jest moim zdaniem troszeczkę też dobry, ale nie aż tak jak... Omega ma tutaj ten limit czasowy. Z tym swoim super atakiem, ale biorąc pod uwagę, jak karty się rozwinęły, to łatwo. Po prostu już jest łatwo. Bo ale dałbym... No. Na A, tylko się zastanawiam, czy przed, czy po. Przed, bo... Mi się wydaje, że większą zabawę miałem z Metal Coolerem. Ale przecież... na równym poziomie są. No, na równym. A nie, Cooler jest lepszy, to Cooler musi być... Cooler. Kuto Cooler. Cybermeny. Koszenie Cybermenów. Akurat B bym dał. Też bym dał B, bo ciekawe, troszkę inaczej jest skonstruowany niż te wszystkie eventy tego typu i nie... jeszcze skillorby miałeś za to. Tak, ale nie aż tak dobry, a nie aż taki przyjemny do roboty, bo musisz mieć postaci, które dużo robią dodatkowego ataku. A... No, albo stakują atak, także... No jeszcze itemy na zwiększanie ataku by się przydały tak. I jak najwięcej tych tur. Ja w sumie nawet nie pamiętam ile zrobiłem na maksa. Ja wszystkie zrobiłem. W sensie wszystkie questy to też zrobiłem, ja zrobiłem ponad wszystkie questy, tylko nie wiem ile miałem maksymalnie. I też nie pamiętam. No ale dobra, następny to jest boostik do support memory i ja bym to dał takie. B. Ja bym no. B, bo... Takie, można korzystać sobie z kart free to play, ale... Masz wymagające tego typa, który nikt nie używał go i nikt nie będzie dalej go używał, ale musi go użyć, bo ma taki event każdy. I musisz korzystać z kart free to play, jak wspomnieliśmy, co jest akurat zaletą i zaletą też są nagrody, bo niektóre te support memory to naprawdę są mocne. Jak ta Bulma na przykład. Ale... Na przykład wiem, że na przykład drugi stage jest bezużyteczny do zrobienia, ten z GT, bo... Nic nie daje, tak szczerze. No niby minus ten atak i def, ale gdzie tego użyjesz? No niby. No jedynie do SBR, ale to... A ósmorocznicówka? Eska, bym powiedział. Ciekawie się przechodziło, plus bardzo spoko skillorby były, więc tak. Eska... Eska albo takie A+, ale dam na... Eskę. S na koniec, żeby nie robić kolejnych tierów. Czekam na dla Broly'ego i Gogety, kiedy może dadzą im. Ale to nie wiadomo. O. Broly'ego i Gogeta? Mhm. W sumie? Bo to wyszło pod koniec celebracji. No to taki, że dodanie z tej, że tak pod koniec, to też nie jest aż taki głupi pomysł. No, to by było dobre. Tylko jeszcze pytanie, jak te karty będą mieć z pasywkami, czy te skillorby będą dobre dla nich. No jednak się... niektóre to te ofensywne takie to... No ja bym nie wszystkie brał. Bo moim zdaniem od pierwszej do siódmej miały tak fajnie, że oni miały dodatkowego defa, ale ósemka miała taki problem, że nie dali im defa i to jest moim zdaniem specyficzne, dlaczego nie chcieli im dać dodatkowego defa w Steel Orbio. A Shadow Dragony? No tak to oprócz tych dwóch najnowszych stage'y tutaj ze Synem i Omegą to... Ja nie wiem. Ja nie pamiętam, ja pamiętam, że pierwszy raz były trudne, ale to tylko dlatego, bo... I pamiętam, że te stage'e miały w... na różnych poziomach różne wymagania. Tak, no, ale wiem,
ale bym dał A, bo na swoje czasy były wymagające. Dam na A ze względu na Omegę i Syna, bo jednak fajna zabawa. A teraz... Tylko chyba bym zrobił coś w tym stylu. No tak, bo ten event ten z Trunksem to... Spoko, ale do moich ulubionych nie należy. Z Red Zone'em, ale jeszcze gorsze moim zdaniem. Dobra. Ub. W skrócie chodzi o to, że trzeba było najwięcej uderzyć i tak dalej. Pierwszy to był łatwy. No pierwszy to był łatwy akurat. Ale z Omega Shenronem ja się męczyłem. Nie mówię, że tydzień, ale długo się tym zajmowałem. Nie, co ja gadałem z tym na czas. Na czas to będzie dalej. Ale wiadomo, o co chodzi. Typowy One Punch Machine nie jest taki dobrym eventem do Dokkana moim zdaniem, bo... Bo tutaj liczy się tylko szczęście, to nie... No tutaj zależało wszystko od tych rotacji, co było dość męczące. Ale... Restartowanie gry po 20 razy. Kolejny ranga do Uba. Dokładnie. Ten event jest tak świetny, że go nawet nie pamiętam za bardzo. Ja pamiętam, bo to był pierwszy, bo on wyszedł na BWC. Były, jak na swoim tego pamiętam, miałem duże problemy, bo że było tak, że musiałeś przyjść każdym type'em od AG do fizycznego i to było męczące. Musiałeś mieć tam specjalne karty, tam najlepiej to, żeby dawały, to ten sam problem co z Cybermanami, ale był to jeszcze gorszy. Ten event. Ale oczywiście ten event bym dał C. C, no. No bo jedyny minus tego eventu jest taki, że musisz używać specjalnych kart. Tak, że karty, które po prostu mają większego boosta, ale nie samonujesz, nie masz karty, to masz problemy i możesz się z tym mordować przez kilka tygodni, żeby to przejść. Ja czekam na rok, żeby w ogóle to skończyć, bo nie miałem ani nie miałem fizycznego kulera, który brakował mi do teamu i... Ale ogólnie... C. Po prostu C. Dobrze, że już na tym nowszym evencie nie ma czegoś takiego durnego. Ale ten event rotuje te wszystkie orby i tak dalej, które były... No ale ten z WWC to miał taką konstrukcję, co nie miał boosta pod dane karty, te nowe, ale był tak zrobiony, że te nowe karty tutaj idealnie pasowały. No tak, a... Jakiś tam debuffy do ataku defa i bla 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 bla. No, ale i tak to jest było wnerwiające. A nasza ukochana Cell Maxima, według ciebie? A. Bo jedyny problem moim zdaniem jest to, że to ostatni stage moim zdaniem. Ostatni? Do dzisiaj jest myślę, że dalej jest... Jedyny co ratuje ten event to jest Orange Piccolo. Orange Piccolo to jest meta do tego eventu. No, że ja pamiętam, jak się męczyłem z Artificial Life Form, bo po prostu cały czas nie mogłem mieć dobrej rotacji, żeby się mi Cell przetransformował. Właśnie, najgorsze to było właśnie z tymi misami, że musiałeś mieć odpowiednią rotację. Ja pamiętam, jak się męczyłem. I Special Pose. Ze Special Pose się męczyłem, no To chyba nie będzie przesada, jak powiem, że parę miesięcy. Ja też jakoś tak... Ja wcześniej naskoczyłem od ciebie, ale i tak się męczyłem i to... To tak było wnerwiające. Ja musiałem zmieniać tego. Na początku dałem taki, żeby było w porządku, nie. Później zmieniałem tamto, później zmieniałem karty, żeby... Zrób se Special Pose z Ginyu Force. Hehe, GC Parter ci nie zrobili dodge'a, hahaha. Super! Rikun Guldo? Nie nastakowani. Jeszcze musi być zależy, czy te karty, które nie są gammami, ci zabiją tego cel na maksa. Jeszcze, że musisz wiedzieć, żeby było tak, żeby te postacie z Ginyu Force były pierwsze, a nie gammy, bo jak nie będzie tego, to te twoje dodatkowe busty pójdą sobie nie powiem gdzie. A się wnerwię. Ale jest jeden plus, że jak już przejdziesz, to czujesz satysfakcję, czego nie można powiedzieć o tych eventach, co znajdują się na dole, bym powiedział. Tak, bo to jest męczarnia po prostu, że... Po prostu męczarnia. Psycha siada. Collection of Epic Battles. Zmarnowany potencjał na tą chwilę. Mam nadzieję, że coś dodadzą, ale...
Bo tak, bo na początku wyszło w 2021, teraz tak patrzę, podczas WWC z Planet Namek Saga. I przez 2 lata nic nie ruszali z tym. Przez 2 lata. A dodaj wtedy, kiedy ja myślałem, że dadzą w tym samym momencie, gdzie był ten Golden Week, prawda? Tak fajnie będzie tematycznie. Nie, dali... O, to by było dobre, no. A dali go kiedy? W lutym. A teraz poczekają na LR Kid Buu, czyli nigdy. I wtedy dadzą trzeci stage. I dadzą wtedy trzeci stage. Dodadzą LR Kid Buu, jak wyłączą wszystkie serwery. Ale mam jedno pytanie, gdzie jest Vegeta, bo tam Vegeta z tyłu jeszcze jest, więc... A no racja. To będzie co, Raditz będziemy walczyć tego z Raditzem? Czemu Vegeta z Raditzem, co? Nie, bo chodzi o to, że jak nie wiem, jakaś, nie wiem, do kanfe, nie wiem, Eza do Raditza, to wtedy dadzą tego Vegeta przeciwko Vegecie. No, mimo tego, że Eza było do Vegety Nappy, to nic się z tym nie stało. Moim zdaniem... Jak takim tokiem rozumowania idziesz. Ale chociaż ten efekty są nad spoko, moim zdaniem, te support memory. No, to tak, to tak. I przyjemnie się przychodziło te eventy, jedyny plus. Ale to, że trzeba czekać 500 lat na to, żeby przyszło... Kid Buu LR coś chyba o tym wie. Dobra, następny event to jest z 6. rocznicy, który... Esko. Był... Na tamte czasy, moim zdaniem, trudny. Super. Był trudny, był odpowiedni. Tak. To była po prostu era Tech Califli. Tak. Chyba tam w ten sposób. Plus jeszcze różnorodność tak. W stage'ach, że różne i efekty mieli. I pokazało, dlaczego Agile Goku to najgorszy unik w całej grze. Najgorszy albo najlepszy. Mogłeś przejść to bez niego i przejść z nim. Więc... Ale Vanim cię zawoził tym unikiem. No zależy. Ale często miałeś tego, że jeszcze taki malutki minus, ale to już teraz to już nikt na to nie patrzy. To jest ten limit na... Limit dzienny? Tak. No to limit dzienny, to teraz ma sporo eventów, te wszystkie red zone, więc... Ale moim zdaniem trochę nie jest taki fajny, bo... No to wiem, to jest akurat useless, bo tak to... Jakby bez tych podejść, bez tych limitów podejść by było, to bym mógł nagrać se, nie wiem, 10 showcase'ów jednego dnia i mieć z głowy na miesiąc. Tak. Ale cóż. Jedynie co ci zostało to robić Epic Fight. Tak. Epic Fight. Dobra, szalony event, bicie w czerep, Freeza, żołnierzy. Który często wraca, no to nie wiem, Dead Aimu, bo chociaż wraca. Da? Tak, da. Bo chociaż, bo jak wrócił ostatnio, to łatwo się go robiło. Dobra, następny, no bo myślę, że już na ten temat nie ma co się rozpowiadać, chyba że masz jeszcze jakieś zdanie do dorzucenia. Nic nie powiem, nie chcę zapomnieć, że to w ogóle istniało. Ale Fighting Legend Vegeta. O. SK. Główny motyw naszych dokonowych kółeczek. Najlepszy stage i tutaj nie ma limitów podejść. Tak, Vegeta to już boli, bo Vegeta to już ma tak ubity twarz przez każdego, przez te wszystkie showcase'y. Agiel Broly Eza pozdrawia. Ale? Ja czekam, kiedy będzie Burst Mode do niego. Albo do GT. Ja czekam na jakiś taki, na nowy taki Fighting Legends, tylko nie wiadomo z kim można by było zrobić. Z Beastem może na przykład. No z Gohanem. Z Gohanem by miał sens. A bo nawet z fuzjami nad mogłoby być. No, to już bardziej na zasadzie Androida niż takiego... Taka uboższa wersja, krótsza. Mhm. Ale dobra, jak już Vegeta poleciał na Eskę, no to GT Goku też poleci na Eskę. Tak. Chociaż wydaje mi się, że event z Vegetą wydaje mi się trochę ciekawszy, bo jednak ten super atak na końcu u Vegety jest... męczący? Utrudnia to zmniejszanie defa, ale... Tak, ale... Ale co? I chyba da się uniknąć? Nie. Nie da się. Jest, bo na tych fighting, w sumie nad spoko to jest, że nie można zawsze polegać na unik, co jest... No a na teraz dzisiejszą metę to by byłoby wnerwiające, bo... A ja po już widzę następnych dwóch kandydatów na pewien tier. Chociaż... Nie, no to jest zapomniane, to jest po prostu useless. Od razu dwa pakuje na to samo. Tak,
On się pojawił ten na... Kiedy był chyba... Ja sobie muszę zobaczyć. A, ja jeszcze się szybko wtrącę. Jeżeli chodzi o te Fighting Legendy, to jest jeden duży plus. Dają misję do tego. Dokan, rób to częściej. To nie jest jakieś wyzwanie, a daje frajdę. Tyle chciałem. Zgadzam się. Jak chodzi o ten Protect History Time Patrol, o matko boska powiedziałem ten, to wyszło raz na... jakby były małpa Vegito i małpa Broly. Nie wróciło przez te 4 lata. No, 4 lata teraz będzie, więc... Także... no. Ale... no... kilka DS-ów było i... Tylko ta ostatnia tura, teraz widzę, że była wnerwiająca, bo Supreme Kai mogła cię zdokować. A co powiesz na Freezę tutaj? Dlatego eventu to, jak już wcześniej gadałem z Tobajem przed nagrywkami, to prawie w ogóle nie pamiętam, tylko okładkę pamiętam. To było coś takiego, że musiałeś zrobić stage'a w ilość tam turach. Najlepiej to był i tam było przez kilka, że miałeś na kilka tygodni, że musiałeś użyć Survival Saga, Reduce Warrior, Weekend tego, bla, i że nie mogłeś użyć nukerów. Bez nukerów? Musiałeś to robić ręcznie, więc... bo czyli nie można sobie ułatwić. Grałeś w Dokana na korbkę? Nie. Grałem na komputerze. Dobra. Extreme SBR. Moim zdaniem takie. Ale na koniec? O, na koniec, bo teraz to. Jak jeszcze wychodziło tam w 2020, nie pamiętam kiedy wychodzi. A muszę sprawdzić kiedy to wychodziło, bo nie. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że. Tak, będziesz researchował. A jeżeli chodzi o te SBR-y, Extreme i te zwykłe, no to dobra. Zwykłego SBR-a prędzej zrobisz no item runa, ale Extreme to już będzie większy problem, bo jednak poziom trudności jest dużo większy. Udowodniłem, że nowy event z... to Skyflow czy z Kale to da się zrobić nawet bez support, bez item runa, ale to... to specjalne posadzie trzeba. Event wyszedł w 2020, czyli takim już event, już takim meta, która była już trudniejsza. I no moim zdaniem jak wychodziła to nawet było spoko, bo te eventy przeciwko Extreme Tech i tak dalej to były trudne. No były zbyt łatwe jak na tą metę wtedy. A teraz to się zastanawiam, po co teraz mało dawać te Extreme, skoro te eventy co wychodziły też były trudne. No nie wiem, no Extreme, SBR, spoko. Ja nie mam za bardzo co się przyczepić, w szczególności, że te itemki masz od zasrania do wykorzystania, a tak. Karty teraz zają po miliony damage'a i te i przeciwniki spoko, szybko padają. Możesz dać więcej staminy, więc jest spoko. Więc dobra. Worth it. Worth. A i nagrody spoko. Tak. Dragon Ball History. Kiedyś trudny event, teraz... teraz po prostu darmowe DS-y. Po prostu darmowe DS-y, więc takie B moim zdaniem. Takie B, ale na górę, bo jednak niektóre te stage'a były ciekawe. Tak, bo ja pamiętam jak wychodziły to, bo wyszło to razem z... na WWC 2019, matko boska, dawno to było. To jak to wychodziło, to było naprawdę trudne. Fighting Legend Goku. SK i chyba dałbym na sam początek, bo tak. To już no bo... po prostu jak to wyszło, to takie ło, nareszcie jakiś nowy format, niesamowite, ale no super. To... A jak wyszedł Burst Mode, to się podtrzymało, bo to był chyba najlepszy Burst Mode z tych, co były tak. Do tej pory. Ale niewykorzystany potencjał. Był dobry, ale niewykorzystany potencjał, jakbym to powiedział. No, ale jak był ten Burst Mode, to mogliby dać kolejny poziom trudności i... mieć to z głowy. Czekamy na Extreme wersję tego. Moim zdaniem to zmieniło całego Dokana o 180 stopni. 180 stopni aż? No dobra. Tak, bo a Punching Machine? D. No. Ale o. Bo jak zrobiłeś DS to spoko, ale teraz to jak... no nikt nie, już nawet na to nie wchodzi, ja nawet, chyba nawet nie mam zrobionego z Zenkai Zeni, bo kurde po co ja mam to robić, skoro już mam... ja tam wszystko robiłem, ale to ta sama sytuacja co z tymi stage'ami, co trzeba się wyrobić na dany czas, bo tutaj masz dwie tury. Tak, pierwsze trzy stage'e to były okropne, musiałeś mieć odpowiednią... 770...
Nie, 77 milionów damage'a. Jeszcze jak Friend System był, nie dawał ci takiego fajnego czegoś, po prostu tych nukerów, to za horrorę nie mogłeś znaleźć żadnego nukera w Friend z tego, bo nikt tego nie dawał. No. No także, no event... Ja czekam na Red Zone Punching Machine. Kurde, to... Do tego Whis będzie zamiast tego Herkulesa, Whis będzie po prostu... Dobra, ale SBR dam na... No, przed Extreme, ale no ten, ta sama sytuacja, tylko inny poziom trudności. Jeszcze one już teraz w ogóle niczym nie różnią, te nowe SBR. A tak. Nie no, różnią się, ale wiadomo. Nie, moim zdaniem SBR to są tylko już... kiedyś to dawali w całej tej secie, że od levela 1 do 10 i tak dalej, a teraz tak dają po prostu od niechcenia. Jak tak patrzę, to kurczę, o te trzy Zamasu, dobra, może nie Shadow Dragony, Cooler i ten Red Zone. No i może Cell Maxima dałbym na takie A+. No tak. Ale ograniczyliśmy się do 6, no w teorii 5 tierów, ale... No jakbyśmy dawali więcej, to by nie miałoby sensu. Jakbyśmy dawali więcej, to by się to po prostu bardziej nie, mieszało. I to by nie... O, najlepiej, to jest najgorszy event w całej grze. Skrócie... Jedno za drugim po prostu wstawiłem. Nie ma sensu tego rozdzielać. Ten pierwszy daj na koniec, bo to jeszcze było jeszcze gorsze. Ten, tak. O co nam tragedia. Pierwszy ten, tego co wyszedł w 2017 chyba. A się, czyli... to takie stare? No w sumie tak. Ci stare te karty występowały. Bo właśnie najśmieszniejsze jest to, że mogłeś tylko użyć takie karty, które ci grał. Czyli jakbyś teraz chciał przejść, to kurde używaj starych kart. A po co? A kogo to obchodzi? Ale nagrody z tego były super. Nie ma. Nic. Aż ja na kurde nie mogę znaleźć tego do... A nie, tutaj jest, dobra, do kanału Ultimate Speed. Ani jednego DS-a. Ani Zeni. Nic! W ogóle świetna sytuacja, ludzie, bo w tym pierwszym to nawet strike eventy były w tym do kanału Ultimate Speed Battle. Ja damn. Dobra, wiesz co, narzekanie na te eventy to już się robi męczące. O, mogłeś użyć kurde fizycznego Broly'ego bez Eza. O, to jest dobre. Ale boss rush dam na C. O, boss rush na C, tak. A, jeszcze dodatkowo, Japan dostał raz aktualizację, a Dokkan nigdy nie dostał tej aktualizacji z tymi 120%, więc... No to nie jest. Kurde, Vegito tam się pojawił, więc... Teraz tak patrzę. Ale... Na szybko, boss rush, bo tutaj nie ma co się rozpowiadać. Kiedyś trudny, kiedyś to był wymagający event. Kiedyś to było wymagające i weź pod uwagę, jak... Jakby to powiedzieć, zmniejszyli po prostu ten event zamiast tych... Na początku to po ile było? Z 10 czy tam 8? Czekaj, już ci mówię, bo ja mam... Bo robię za research. Dokkan Rush wyszedł w 2017. Z pierwszy stage miał... Pierwszy stage miał... No level 1 to miał 5, a później 10. No właśnie. Drugi stage miał 5 i później 14. 14? 14 te wszystkie te stage i Dokkan eventy musiałeś przejść. Na stage trzecim to zmienili na 3, ale wtedy meta była taka, że to były trudne eventy. Oj, no, boś. Polecam obejrzeć film Fudzenka, który przychodził Namek z tymi postaciami z Namek, polecam. A pamiętasz ten? Jak się robiło medale do UI Goku Int i był ten stage, matko, co cię one-shotował? Ja przychodziłem tylko... Ja tylko przychodziłem to na wersji super, nie dwójki, tylko super. Nie, to był Zidhat. No, to było super męczące i bez Ghosta Shera ani rusz. Nic nie potrafiło przeżyć tego. Meta się różni. Mówią, że Cell Max był trudny. Panie, to nie widziałeś Ultra Uigoku na starej becie. Dobra, ten obrazek może być mylący, ale chodziło nam o Burst Mode'a, bo po prostu nie mogłem znaleźć odpowiedniej grafiki. Taki cały. Tak, po prostu
Burst Mode jako wszystko, bo jakbym miał wszystko oddzielnie tutaj robić, to ten odcinek by już trwał 4 godziny, a aktualnie trwa pół godziny, co właśnie jest długie. Także może troszkę przyspieszymy. Więc tak, Burst Mode B. No B. Dałbym... Tylko czasami te... Dałbym w ten sposób. Jedyny minus to są te wymagania kategorii, czasami są wnerwiające. No moim zdaniem właśnie te wymagania kategorii są spoko. Tylko też zależy jakich kategorii. Ostatnio był Majin Buu Saga i coś tam jeszcze. Ale pamiętam, że chyba najgorzej było z... Nie, najłatwiej to było z Beerusem, tak teraz patrzę, z Beerusem. Dobra, Peton Battle moim zdaniem D albo C. D. No ja i właśnie... tutaj ja jednym zdaniem powiem. Klikasz raz na jakiś czas i absolutnie nic ci to nie daje, nie masz jakiegoś zainteresowania w tym. Uważam, że taki tryb w Dokkanie nie jest potrzebny, bo moim zdaniem w Dokkanie masz animację, ale wiesz co masz wybierać po prostu, że linkujesz sobie tak dalej. Ale patrz, przecież to są karty z dużymi łebkami, haha! Super, dzięki, kreatywne Dokkan. Przewidzicie oddajmy. To jest, no dobra, to jest ta cel, dobra, to jest ta cel, kurde, bo przewidzicie oddajmy. Dobra, z Daimo będzie. Ultimate Clash? A. Na A przed moim zdaniem SBR-ami, myślę. Moim zdaniem to, jak ma się łeb do tego i dużo kart, co już teraz jest... Dobra, dla nowego gracza może nie być tak łatwo, ale dla tych wszystkich weteranów to, i tych osób, które mają dużo kart, to nie ma nad problemu. Nad kurde osoby, które mają, nie wiem, po kilka kopii tego, to mogą sobie zrobić kolejną kartę i bam, mają. Także Petan Battle, bardzo kreatywny tryb. World Tournament B. Nie będzie to... nie będzie... Ty powiedziałeś D czy B? B. B? Tak. Ja wytłumaczę do moją... To ja się będę tego trzymał. Dał takie C plus. No możesz dać na C plus, ale wyżej o tych wszystkich tych eventów możemy dać, bo... głównie mi chodzi o to... O nagrody. Głównie nagrody nie musisz grać. Możesz sobie jednego dzień zrobić i później mieć. Ale nagrody, czyli 40 DS-ów moim zdaniem. Mogę pocierpieć przez te 40 DS-ów. No chwilę se pograsz, masz te DS-y, chyba że chcesz być spodsłuchem i być wysoko w rankingach. Pozdrawiam pana Bartka. Nie polecam, bo szczerze. Jeszcze jak tam były jeszcze te stare z tymi kartami kolekcjonerskimi, to jeszcze bym zrozumiał, ale do EZA to. Większość EZA to jest bezużyteczna teraz, bo nie no, taki Gohan Tech, ten z WT, jest moim zdaniem najlepszą EZą z WT. Zaraz po AGL, który tam wyszedł, ale go nie wykluczamy. Ale inne EZA są takie moim zdaniem średniawe, śmieszne, ale średniawe. W skrócie, nagrody spoko, ale sam tryb w sobie nudny i monotonny. I nie ma autoplaya. Jedyny plus daję za Kamiego. Puzzle dla Kumaty. Szalony Chain Battle? Które już zostało zakończone, potwierdzone, że już ostatni Chain Battle 39 już nie będzie Chain Battle, więc możemy podsumować całe Chain Battle jako całość. D! Oczywiście, no... Nie, no dobra, dam na C wyżej od Petana. No bo moim zdaniem wraz z czasem te Chain Battle już łatwiej było osiągnąć te powyżej... miliona. Tak, jak się on nazywał? W sensie nie Kami. Shen? Tak? Shen, tak. No to jego Chain Battle to było tragedia i tego typu stage były okropne, ale niektóre z kolei były proste i na przykład ostatnio wbiłem top 5%, więc jestem usatysfakcjonowany. W ostatnich tych wszystkich tego to ja mam już powyżej 100, więc to już jest... No. Już nawet widzę, że ludzie to już 100 to już jest tam średnio niż. Najgorzej to było właśnie z... Nie no, początek był łatwy. Nie, najgorzej to było właśnie z tym Chenem. No, tam to po prostu było takie głupie. Nie wbiłem tam tych 100. No bo tak, były karty WT, które większość mogła nie trafić, bo... Ja nie miałem. Ja miałem jedynie Goku. Co i tak było tylko 50%. 50 milionów tam było. No, ale ogólnie największa zaleta Chain Battle to skill orby.
i skill orby. Nie, jeszcze najgorzej to też chyba był z Androidem 21, moim zdaniem jeszcze był taki... No trochę. A teraz się zastanawiam, jak dokąd zrobić z tymi skill orbami. Dzień dobry, na 9. rocznicę robimy skill orby level 12. Dobra. Ostatni. Eza, niestety tutaj łeb mu ucięło, ale to jest Int Goku Black jako dumny reprezentant. Chcieliśmy dać Jirena, ale niestety global. No właśnie, robimy wersję globalową. Ja bym dał na takie... W sensie mówimy o samym stage'u bardziej. Takie B. B, A. A, B, B, B. A. A, to A. A. Świetnie się bije Broly'ego. Tak, farmienie Zeni, sporo DS-ów i w dodatku, no, upgrade'owanie tych kart, to jest spoko. Albo też możesz sobie robić, jak ktoś już jest takim kolekcjonerem, to może robić wszystkie tytuły i tak dalej. Pozdrawiam pana Piotrka. Ja to będę musiał sobie porobić, bo tak to tylko te takie tytuły, które mnie bardziej interesowały, wbijałem ten 77 poziom, a tak to nie robiłem. Chyba, że potrzebowałem jakimś cudem Herkulesów, to się rzadko zdarza, bo prawie cały czas mam full lazeni, więc... Ciekawostka, ja jak jest taka Olifia i Kay, to ja tam zrobiłem na 69 i jestem z tego dumny. No dobra, rozgadaliśmy się bardzo długo, ale obszerny materiał. Zrozumiał? Ktoś z tego zrozumiał? Nie. Ktoś coś z tego zrozumiał? Nie. Czy ktoś to w ogóle oglądał? Nie. Czy ktoś przy tym zasnął? Tak. Nie wiem, jak ktoś coś jadł, to smacznego czy coś, nie wiem. No, powinniśmy to powiedzieć smacznego, na samym początku. Mogliśmy ostrzec, że to będzie długi materiał. Nie wiem, ja nad nim... Myślałem, że nam to szybciej zajmie. No, ale się rozgadywaliśmy na te eventy różne. Jeszcze tam są jakieś nowe eventy, ale może kiedyś zrobimy aktualizację tego. Aktualizacja na koniec roku albo w przyszłym roku. Wywalone jajca, nie chce mi się nagrywać tego drugi raz. Za dużo treści. Musiałbym albo po prostu krótki scenariusz sobie zrobić i po jednym, dwóch zdaniach powiedzieć i szybko na tier i się wyrobić w pół godzinki. No bo my się chyba najbardziej rozgadaliśmy, nie wiem na czym. Wszystkim. Nie, najczęściej to nam poszło z tego, z tymi dolnymi. No ale dobra, ja. To by było na tyle, bo nie będziemy kończyć tego materiału przez kolejne pół godziny. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że smaczną herbatkę mieliście, obiad, cokolwiek tam do jedzenia. Zapraszam do siebie, do Tobaja i do następnego i... Niała.